odcinku pokażę Wam, jak zbudować prosty VU-meter. Do tego celu użyjemy diod adresowalnych. Mam tutaj taki pasek, jest on złożony z 8 takich diodek. Z tyłu mam przygotowane gold piny, to są 4 prowadzenia. Tu sygnał wchodzi, tędy wychodzi. Możemy oczywiście dodać jeszcze kilkanaście takich pasków. Nie ma z tym żadnego problemu. No i zacznijmy budować nasz układ. Na początek musimy włożyć nasze diody do płytki stykowej. Podłączamy oczywiście GND, później VCC. Te diody są o tyle fajne, że 8 diodek mamy na 3 przewodach, co jest naprawdę bardzo fajne i bardzo ułatwia życie. Jak pamiętacie z ostatniego odcinka dotyczącego właśnie VU-meterów, mieliśmy dużo kabli. Kable sygnałowe były 2, to już jest dużo. Do tego mamy jeszcze oczywiście kable do diodek, minusy od diodek, no to tworzy już większą ilość przewodów. Tutaj mamy 3 przewody do diod i 2 przewody do wejścia sygnału. Może zielonym kablem będzie sygnał do naszych diodek. Podłączamy pin DIN do pinu 6 w naszym Arduino. Mamy. Teraz musimy podpiąć naszego jacka. Niestety nie mam gniazda na jacka, dlatego zrobimy to innym metodą. Mam tutaj kabelek, po prostu go odpowiednio zagniemy. Niestety nie zdążyłem się jeszcze zaopatrzyć w takie gniazdo. Ostatnio wykorzystałem do innego projektu i po prostu nie posiadam aktualnie. Jak widzicie, tak samo się trzyma. Teraz podepniemy jeszcze jeden kabelek tą samą metodą. Tutaj mamy nawet jeszcze łatwiej. Jest. I po prostu podpinamy to do pinu A0, a to do GND. Podłączyłem już wyjście naszego dźwięku. Teraz włączyłem muzykę. Link oczywiście do muzyki będziecie mieli w opisie filmu.